Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, jestem Natalia. Dzisiaj przychodzę do was z ekspres losikiem, ekstra pieniądze. Koszt takiego losu to jest dyszka, mam tutaj 7 sztuk, czyli wkład to 70 zł. Zobaczymy, czy uda się coś fajnego tutaj zdobyć, znaleźć, wykreślić. No jak zwał, tak zwał. I żeby też nie przedłużać, bo jak wiecie, w chorobie męczą te dłuższe nagrywki, to po prostu weźmiemy się za szukanie liczb. Tutaj fajne jest w tych ekstrach pieniądzach to, że już od jednej liczby, jeżeli nam się pokryje, płacą nam zwrocik. I zaczynamy z 44. Żadnych 40 nie mamy. Więc sobie tutaj możemy coś powykreślać. O! No, trochę ubyło. Dalej, jedyneczki nie ma. 19. Nie ma 58. Nie ma. Żadnej 50 nie ma, tak patrzę. No to też kasujemy, będzie szybciej. Wróciłam. Aż normalnie się popłakałam. Dobra, co mówiłam coś? Nie wiem co. A, że żadnej 50 nie mamy, dobra. Dalej, 26. Nie mamy. 9, brak. 16, nie widzę. 7 też nie. 64 nie ma. 33... obok, 34 wtedy też nie ma, 63, no jest 63, 36, czekajcie, bo już się, kurczę, 21, 62 i 24, pierwszy losik pusty. Lecimy z kolejnym. I tutaj szukamy 13. Oj. 49. 43 też nie ma. 8 bok. 59 bok. Co to jest? 6. Dwadzieścia jeden. Czterdzieści dwa. Trzydzieści pięć. Piętnaście nie ma. 61. 16. 57. Ja się tak zdekoncentrowałam. Po 64 znów muszę odwiedzić najdroższego lekarza na świecie, czyli dentystę. 65, bo teraz jak kichałam, to tak zacisnęłam zęby, że kawałeczek plomby widzę, że mi wypadło. A dopiero co był robiony, więc coś jest nie tak z tą plombą. 23. 60, 29, niech poprawiają. Kurczę, słuchajcie, jeżeli kanałowe leczenie zęba wychodzi, ile to wyszło? Za wyrwanie 8 i kanałowe leczenie 6 zapłaciłam 1400 zł, 1350 zł łącznie. No to sorry. Ale niech mi poprawiają, jak mi kawałeczek plomby, to, bo to nie powinno tak działać. Tym bardziej, że im mówiłam, że jak mam taki czas, okres, wiecie, stresujący. To łapie mnie szczękościsk. Na razie aż tak się nie stresuję niczym, bo to mnie... ja to zaczęłam mieć, słuchajcie...
Jak kogoś nie interesuje, to niech sobie przewinie dalej na podsumowanie, żeby potem nie było, że a kogo to obchodzi, co ty opowiadasz. Słuchajcie, ja jak pracowałam na Lotosie, no to tam było tak, jak było. I naprawdę człowiek miał tyle na głowie i to można było się pośmiać, bo fakt faktem tam śmieszne sytuacje jakieś były. Pamiętacie opowieści dziwnej treści z Lotosu? 57 nie ma. I były te śmieszne sytuacje z klientami i w ogóle, ale też no nie chciałabym wrócić tam do pracy, bo tam strasznie dużo człowiek musiał mieć tam na głowie i z tyłu głowy. 26, 65, ciągle było tajemniczy klient, propozycje. Było też tak właśnie, że były szef kopał nas po kostkach, jak według niego źle powiedzieliśmy. Przyjazd i kontrola regionalnego. To też przecież były dziewczyny, które potrafiły się nawet przez niego, wiecie, rozpłakać, bo to za dużo tego wszystkiego. Jakiś konkurs wpadał, a właśnie Lotos, teraz już MOL, należał do takich stacji, że tam 100% i tak dalej, i tam było od groma informacji a propos konkursów. I mam nadzieję, że nic nie pomijam, jak coś to mi napiszcie. I trzeba było się tego wykuć, a jakie nagrody, a ile stacji dostanie, jakie kwoty, w jakiej grupie, tak? Coś takiego, no tego było naprawdę dużo. Więc no, człowiek psychicznie strasznie to odczuwał. Dodatkowo też, no, to nie była praca siedząca, leżąca absolutnie. Trzeba było jednak się nazapierdzielać pustaczek, żeby tą wypłatę jakąkolwiek wziąć. Ja starałam się właśnie na te polecajki, na te karty wszystkie w ogóle. 24. Namawiać ludzi, żeby ta wypłata chociaż trochę podskoczyła do góry. No i powiem wam, że z perspektywy czasu, ja wiem, że teraz mamy jakieś tam podwyżki i tak dalej. W tamtym roku była jedna podwyżka, teraz od stycznia druga podwyżka. No to tym bardziej widzę, a porównując pracę, w której pracowałam właśnie rok i 3 miesiące, tej poprzedniej, co pracowałam właśnie z Karolcią, no to to, co tam się robiło i za takie pieniądze, no to teraz wiem, że no drugi raz bym w to nie poszła w życiu, a jeżeli aż takie wymagania mają co do, o, mamy 59, mamy dyszkę, jej, takie wymagania, to powinni zwiększyć pensję, a nie jeszcze ucinać, jeżeli coś pójdzie nie tak. No, wiem, że sporo osób tam odeszło, znaczy trochę na pewno, od kiedy tam nie pracuję, i powiem wam, że cieszę się, że ludzie jakby poznajdywali sobie jakieś inne roboty, jedni lepsze, inni narzekają, że chcieliby wrócić. No ja do tych, co by chcieli wrócić, to na pewno nie należę. Co tam jeszcze? O, skurcze. O mój Boże, to było coś mega strasznego. Skurcze mnie łapały tylko w taki, jakby w kostkę. Taki skurcz w kostkę i taki ból promieniujący. Jak właśnie człowiek musiał się dużo tam narobić. Nanosić, przecież plecy miałam trachnięte przez to, że tam coś dźwignęło mi wtedy strzeliło, to no masakra, wiecie, jeżeli człowiek ma ja ciągle mówię człowiek, mając te 20, no powiedzmy, że to było 2 lata temu, 25-26 lat, jest uzależniony od pomocy kogoś, żeby zrobić taką prostą czynność jak umyć się czy skorzystać z toalety, to jest po prostu coś najgorszego na świecie. No nie chciałabym tak drugi raz. Tutaj mamy dyszkę, więc super. Chociaż jedno. Dlatego tak, no tylko tyle, że właśnie historie z klientami, a tak to nie polecam tej pracy w życiu. Jedyneczka, 34.
Nie wiem, do czego nawiązywałam już, bo tak wróciłam wspomnieniami do tamtych czasów. A, o zębach mówiłam. 56, 40, 57, 45, a i o szczękościsku, no właśnie. No, już sobie przypomniałam. Także mówię, kogoś nie interesuje to, co mówię, to bardzo proszę o przewijanie po prostu do końca, a nie hejtowanie mnie w komentarzach, że nikogo nie obchodzi, że ci się kawałek plomby u tego ciło. No, ja powiedziałam, to jest mój kanał, mówię to, o czym chcę opowiadać w danej chwili. Nieme filmy u was też się nie sprawdzają, nawet jeżeli są właśnie niechcący. To, że nie, to żeby gadać, ktoś tam pisze, żeby w ogóle nie gadać. A przecież można wyciszyć, jak komuś coś nie pasuje. 16, a ja się cieszę, że was mam. Was to znaczy, tych moich stałych widzów. Wszystkich, którzy po prostu zawsze jesteście i bardzo wam za to dziękuję. Kurczę, jestem na YouTube już 3 lata. I właśnie... tutaj pustaczek. I właśnie to dzięki takim wam, stałym widzom, którzy przychodzicie, zostawiacie komentarz, łapeczki. Ja mówię, o chora jestem, a wy, o dużo zdrówka. To jest mega miłe, naprawdę. I chyba tylko dlatego, że mam takich widzów, dalej nagrywam i nie zrezygnowałam z tego. Chociaż był taki etap w życiu, że naprawdę byłam już blisko. Stwierdziłam, że nie będę nagrywać, tam troszeczkę czasu nic nie wrzucałam. A tu wiecie, jakaś tam wiadomość, czy wszystko w porządku. I to też jest mega miłe, że właśnie na maila piszecie tego, co wam podaję, czy wszystko jest ok. Ostatnio właśnie też pisała Gosia G. Wicka, którą serdecznie pozdrawiam. I Tatiana P., którą też serdecznie pozdrawiam. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. Jak nie wrzucałam długo odcinka, to właśnie dostałam od dziewczyn wiadomość, czy wszystko ok. No nie, to jest mega miłe, bo nic nie wlatuje, nic nie nagrywam. 62, 56, 29, 45, 39, 14, 35, 44, 60, 22, 64, 41, 6, 5 i 7. Nie mamy. Pustaczek. I ostatni losik na dzisiaj, 46, piąteczka, 15, 57, 13, 29. O, przepraszam bardzo, jeszcze Jolusiaka też mi życzyła zdrówka. To właśnie ciebie, Jolu, też pozdrawiam, bardzo ci dziękuję. Tak sobie przypomniałam, bo wyszłabym, wiecie, nie chcę być niemiła. Też nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, o czym i z kim piszę na przykład. 36. O, dobra. Wróciłam. Kręci, kręci w tym nosie, kręci. 39, 44, 16, 4. 22, 65, 61, 12, 49. Ja pamiętam ten czas, gdzie zaczęłam mówić właśnie, opowiadać jakieś akcje z Lotosu, jak tam pracowałam. I jak pisało mi, że po co takie rzeczy gadasz, nikogo to nie obchodzi. Pamiętam problem właśnie, mój problem. Mierzyłam się z hejtem wtedy, w ogóle jakaś typiara, dwie dzwoniły,
wypytywały o mnie, jakby to co się działo, to było chore. Ale też takim miłym wspomnieniem jest to, że jak zaczęłam opowiadać o tym, co tam się dzieje, jakieś tam akcje, wiecie, jak tam jest, to te subskrypcje zaczęły do mnie przychodzić. I to był taki czynnik, że mimo tego, że ktoś pisał, a nie gadaj, nie gadaj, kogo to obchodzi, a ja dalej o tym gadałam, to właśnie zaczęłam zyskiwać nowych widzów. I miłe, bo moi właśnie tamci nowi widzowie już teraz nie są nowymi, tylko są starymi widzami, za co też serdecznie dziękuję. No i zobaczcie, no tak właśnie w tych losach bywa, raz na wozie, raz pod wozem, jakby to się chciało powiedzieć. Za 70 zł miałam losików, a wygrał mi aż jeden losik. I tutaj mam dyszkę. I to jest wszystko. Czyli, przepraszam, 60 zł na minusie. Muszą być takie odcinki. Nie zawsze się wygrywa, mówię. A jeszcze tak patrzyłam na ten pierwszy z brzega, patrzę. O, nie widzę tam żadnej cyfry, że tam coś jest wygrane. Ale nie zaglądałam dalej. Także w poprzednim odcinku wyszło super, dzisiaj wyszła kicha. Zobaczymy, jak będzie w następnym. Tak myślę, że może kupię krzyżóweczki. Tutaj mam jedną, to sobie ją wykreślę. To też dam Wam znać, czy udało mi się coś wykreślić, czy nie. A może na następny właśnie krzyżóweczki, bo już mieliśmy i maluszki, i słówka, i teraz ekstra pieniądze, to w gorącą kasę się nie bawię. Obrażona jestem. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za obecność. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapeczki, komentarz, subskrypcje też są mile widziane. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. Do następnego odcinka. Buziaki. Pa, pa, pa.